Powstanie Warszawskie jest wydarzeniem bardzo dramatycznym, ale opowiadamy je w różnorodny sposób, bo w nim są różne elementy. Bo tak jak Powstanie Warszawskie jest dziełem, znaczy można powiedzieć, że jest wydarzeniem otwartym, bez jednej możliwej interpretacji, tak staramy się również powiedzieć takie działania, które też nawiązują właśnie do tego. Są na przykład, jeżeli zapraszamy młodych i najmłodszych, jeżeli robimy zajęcia dla dzieci, to nie opowiadamy im, nie straszymy ich Powstaniem Warszawskim. Opowiadamy im o specjalną historię. Opowiadamy im o tym, czym były role społeczne w Powstaniu Warszawskim. Historię opowiadamy poprzez role ludzi, którzy w nim brali udział. Dla każdego z odbiorców mamy trochę inną opowieść. Ona oczywiście jest rozpięta między dramatem Powstania Warszawskiego, między tymi ludźmi, którzy z nim zginęli, między tym, że ono skończyło się klęską, a Warszawa została zniszczona, a na drugim biegunie opowiadamy wymiar moralny Powstania Warszawskiego, czyli ten zdecydowany opór przeciwko totalitarnemu złu, które zagrażało warszawiakom. Opowiadamy o tym, że okupacja niemiecka była złem i o przeciwstawienie się jej, przeciwstawienie się zaprotestowaniem przeciwko rozstrzeliwaniu ludzi na ulicach było czymś dobrym. Także mówimy, że powstańcy mieli rację, byli po dobrej stronie. Oni po prostu chcieli żyć w wolnym kraju. Dla młodych ludzi Powstanie Warszawskie jest rzeczą wyjątkową. Młodzi ludzie być może tęsknią za czasami, gdy świat był czarno-biały, a świat Powstania Warszawskiego był czarno-biały, bo było zło utożsamiane przez okupacyjnych Niemców i było dobro, czyli Armii Krajowej, która się im przeciwstawiała. I chcemy opowiedzieć, znaczy młodzi ludzie szukają inspiracji, tęsknią za światem, który był czarno-biały, za światem, w którym były takie wartości, w imię których można było ryzykować. Jednym z takich elementów, które widzimy z Powstania Warszawskiego, jest również szacunek dla działań wspólnotowych. W momentach trudnych Polacy pokazują taką najpiękniejszą twarz swoją. Działają razem na rzecz dobra wspólnego, potrafią się poświęcać. Dobrze było, żeby umieli też to robić w czasach, kiedy jest pokojowych. I gdybym miał powiedzieć, co tak naprawdę najważniejszego jest, jaka jest najważniejsza spuścizna Powstania Warszawskiego, to ona jest zawarta w naszej nagrodzie Jana Rodowicza Anody. Nagrodzie dla osób czynnych, dla osób, które mają aktywny stosunek do rzeczywistości, którzy chcą coś zmienić, którzy się z czymś nie zgadzają, którzy szukają czegoś dobrego, bo w swoim otoczeniu starają się to wzmocnić, namawiają innych do pracy na rzecz czegoś słusznego. Uważamy, że tak też powinni być uczeni młodzi ludzie. Powinniśmy w uczniach, już od podstawówki czy od przedszkola, wyrabiać szacunek dla działań wspólnych, dla działań zespołowych i wydaje mi się, że tego najbardziej brakuje. A wiemy na pewno, powstańcy umieli tak pracować, powstańcy zostali żołnierzami z przypadku, bo gdyby mogli, na pewno zrobiliby referendum czy wolne wybory. Historia zmusiła ich do tego, żeby walczyć.